Nasz Widzew to program przygotowany przez klub sportowy Widzew Łódź. Witamy w kolejnym programie Nasz Widzew, na który zapraszają Marcin Darociński, Piotr Galiński. Kłaniamy się nisko. Marcin, no chyba nie w takich okolicznościach mieliśmy nadzieję przystąpić do nowego programu, bo stała się rzecz, no powiedzmy sobie szczerze, straszna. No niestety tak. Akurat kiedy ciebie przed tygodniem nie było, rozmawiałem w tym studiu z Krystianem Nowakiem, snuliśmy plany jego powrotu do Widzewa, jak on będzie wyglądał, jak będzie barwny, okraszony sukcesami, świetną grą. No a tymczasem stało się jak się stało. Widzew w ostatnim sparingu przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji traci dwóch podstawowych zawodników, Przemysława Kitę i właśnie Krystiana Nowaka. I tym samym dzisiaj mamy dwóch niespodziewanych gości, których już za moment przedstawimy. Nasz gość. A tymi gośćmi będą kontuzjowani Krystian Nowak i Przemysław Kita, z którymi dzisiaj spotkaliśmy się w klubie. Pierwszym naszym gościem jest niestety kontuzjowany Krystian Nowak. Krystian, rozmawialiśmy przed tygodniem w programie Nasz Widzew na antenie Radio Łódź. Powiem szczerze, nie przewidywałem, że po tygodniu będziemy znowu rozmawiać. Nie jesteś w Turcji, jesteś w Łodzi w trakcie leczenia. Wydaje mi się, że nikt się tego nie spodziewał. Dla mnie to również był szok po diagnozie lekarskiej. Na pewno nie tak sobie to wyobrażałem i nie tak chciałem, żeby było. Na pewno, jak wszyscy wiedzą, czekałem bardzo na ten pierwszy mecz, ale niestety kontuzja pokrzyżowała moje plany. Muszę się rehabilitować, muszę przejść zabieg, ale to na pewno też myślę, że wzmocni mnie psychicznie, bo to nie jest łatwy zabieg, nie jest to łatwa kontuzja, ale na pewno wrócę silniejszy. Zabierze mi to trochę czasu, trochę wszystko przełoży się w czasie, ale wydaje mi się, że to też jest jakiś moment dla mnie, który po prostu muszę przejść, który da mi dużo siły i po prostu będę silniejszy w przyszłości. Krystian, to powiedz, co takiego się stało, bo no na początku wszyscy liczyli, że to jest jednak niegroźna kontuzja, a tu okazuje się, że wręcz przeciwnie. Ja też tak myślałem, lekarze przed rezonansem również tak myśleli, ponieważ z moim kolanem wszystko wydawało się, że jest okej. Nie było to aż tak groźne. Byłem pewny, że to są jak poboczne, więzadła poboczne, ewentualnie łękotka, ale nikt nie spodziewał się, że to będą krzyżowe. Dopiero po rezonansie wszystko wyszło, że to były krzyżowe i no teraz już też nic nie mogę na to poradzić. Z perspektywy boiska i tego, jak to się wydarzyło, po prostu usłyszałem, że coś się tam stało, coś mi chrupnęło, ale też nie czułem, że to są krzyżowe, ponieważ normalnie mogłem wstać, normalnie mogłem chodzić. Noga zblokowała mi się po prostu w murawie i w momencie, gdy przenosiłem ciało, to usłyszałem chrupnięcie, także no niezbyt przyjemne uczucie, mam cały czas je w głowie i tą całą sytuację, ale teraz już też czasu nie wrócę i muszę patrzeć do przodu, aby przejść zabieg i jak najszybciej się zrehabilitować. Krystian, oczywiście podchodzisz do tego, starasz się podchodzić z optymizmem twoim niemalże wrodzonym. Kiedy mówiliśmy przed tygodniem o twoich planach, występie przed tą publicznością, walce o ligę, no będziesz wspierał drużynę, ale tylko i wyłącznie z trybun. To fajnie, że podchodzisz do tego w sposób pozytywny, inaczej się nie da, no ale jednak krzyżuje to twoje plany dość poważnie, plany drużyny także. Miałeś tutaj grać. Tak, to bez wątpienia jest duży problem, nie tylko dla mnie, ale również dla trenera oraz całego klubu, ponieważ wiadomo w jakich okolicznościach i po co tutaj przyszedłem. Na pewno to jest duży cios, ale tak jak mówiłem, no czasu nie cofnę, bardzo chciałbym i nawet rozmawiałem z lekarzami, czy nie da się czegoś zrobić, abym nie musiał przechodzić tej operacji, abym był gotowy, nie mówię, że na pierwszy mecz, ale chociaż w trakcie tej rundy. Niestety, no zabieg jest konieczny również dla dobra mojego mojej przyszłości. Także na pewno krzyżuje to pewne plany. Ja nie mogłem się doczekać tego pierwszego meczu, ale pozostanie mi oglądanie go z wysokości trybun. Na pewno będę wspierał bardzo drużynę, będę blisko niej, będę trenował na stadionie, żeby być cały czas wśród zawodników i po prostu nie izolować się od drużyny. To będzie również mi pomagało, ale myślę, że również chłopakom, których będę po prostu starał się zarażać optymizmem i tym, aby jak najlepiej wyglądali w lidze. To powiedz, w optymistycznej wersji, jak długo potrwa twoja przerwa, a w tej pesymistycznej? Pesymistycznie nie zakładam, podchodzę tylko optymistycznie. Będę robił wszystko, abym mógł wejść w okres przygotowawczy z drużyną w lipcu.
koniec czerwca, lipiec. Mam nadzieję, że mi to się uda, mam nadzieję, że tak wszystko przebiegnie, cała rehabilitacja, że będzie to możliwe i po prostu będę mógł spokojnie przygotować się do kolejnego sezonu. Wszystko okaże się po zabiegu, jak będę reagował na dane obciążenie, daną rehabilitację, ale wierzę, że sobie poradzę. Będę robił wszystko, będę tak pracował, aby to się udało. Mam swój cel, mam swoje ambicje i na pewno ta kontuzja nie pokrzyżuje mi moich planów. Krystian Nowak, dziękujemy pięknie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo. Z nami drugi z pechowców, Przemek Kita. Przemek, to chyba nie tak sobie wyobrażałeś dzień, a 11 lutego, że będziesz w Łodzi. Na pewno. Gdzieś myślałem, że teraz w Turcji ładne boiska, ciepło i tam spędzę ten, można powiedzieć, że miły okres. No takie były plany. Tak naprawdę nie planowaliśmy dzisiaj żadnej rozmowy z tobą. W każdym razie nie tutaj, jak Piotr przed momentem powiedział. Fajnie wyglądało to w sparingach, ładne bramki, asysty. No i teraz tego zabraknie drużynie. No myślę, że to jest szansa dla innych, i którzy będą mieli teraz więcej czasu, i żeby się pokazać, udowodnić, że są przydatni i dlatego oni są ci pozostali zawodnicy. I to jest ich moment. Przemek, to powiedz, co takiego się stało? Jak groźna jest ta kontuzja? Jak groźna? No mam pół roku przerwy, rehabilitacji, zerwałem krzyżowe, naderwałem poboczne, jeszcze coś tam, jakieś są drobne uszkodzenia. No i co, pozostaje mi tylko czekać na zabieg, po zabiegu ciężka praca. To nie jest drobny uraz. Ty nieraz podkreślałeś, że grasz czasami ryzykownie, grasz na full, na 100-120%, no to się wiąże właśnie z takim wydarzeniem, jakie mieliśmy w sobotę. No dokładnie, ale czasem też jak można powiedzieć, jak się odpuszcza, to też można przez to złapać głupią kontuzję. No w tym wypadku akurat nierozważne zachowaniem się obrońcy, bo gdzieś jak chciałem powalczyć z nim w bar, on poszedł ślizgiem i na moje nogi, bo można powiedzieć, że dźwignię mi założył na nogę, nie mogłem jak uciec i po prostu nie wytrzymało kolano. A co mówili w ogóle koledzy po tym meczu z KKS-em Kalisz, bo no tak jak my to obserwowaliśmy, to był naprawdę ostry mecz. Tak, no był, no od początku jakoś tak był ostry, nie wiem, tacy byli spięci. Myślę, my tak jakoś swobodnie wyszliśmy na ten sparring, bo wiedzieliśmy, mieliśmy w głowach, że jedziemy następny dzień do Turcji, więc tylko żeby było rozegrać, pograć piłę. A niestety tak wyszło, że chyba 3 kontuzje, 3 zerwane krzyżowe. No to naprawdę możemy mówić o dużym pechu, dlatego że jest w perspektywie wyjazd na świetne boisko, ostatni szlif formy przed sezonem, a tymczasem mecz przegrany, 2 kontuzje podstawowych graczy, jak sam mówisz, nie tak to miało wyglądać. Czy sądzisz, że mogło mieć na to wpływ to, że graliście na sztucznej murawie? Możliwe, na pewno gdzieś to boisko było tempe i może by było podlane, to było inaczej się grało. Wcześniejsze te mecze, jak graliśmy, to boisko było, nie wiem, czy zroszone, po prostu przez pogodę było takie, że było śliskie. No, w moim przypadku to nie miało znaczenia na pewno, czy to by było trawiaste, czy by to była hala, bo to był atak na kolano. A w przypadku tam Krystiana to możliwe, że ten uraz to przez murawę. Przemek, ale jeżeli możemy powiedzieć, co cieszy, to to, że ty jesteś w formie psychicznej dobrej, że no, przyjąłeś to z pokorą, ale też wiedząc, że no, na tym świat się nie kończy. No dokładnie, no to jest zabieg, pół roku przerwy od piłki i na ciężkiej pracy. Myślę, że te momenty kryzysu przyjdą, ale to później, bo teraz tak naprawdę nie ma czym się zamartwiać i no zobaczymy, jak czas pokaże. Są tu większe tragedie, myślę, na świecie czy osobiste i nie ma co się przejmować takim urazem. Optymistycznie do tego podchodzisz, Przemku. Zakładasz kiedy swój powrót? No myślę, że jakby udało się na pierwszy mecz w pierwszej lidze z Wizem zagrać, to myślę, że był fajnie. Drużynie trochę się teraz skomplikowały, zwłaszcza trenerowi Kaczmarkowi, plany. Na pewno, gdzieś tam w obronie się teraz jest ciężko, jak Krystian wypadł, brakuje obrońcy. A jeśli chodzi o ofensywę, mieliśmy tak gdzieś dużą, szeroką kadrę, więc może się uda załatać tą dziurę po mnie. Przemku, życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia, cierpliwości, udanej rehabilitacji, no i czekamy z niecierpliwością na twoje bramki, jak sam powiedziałeś, już w pierwszej lidze. Dziękuję. Oto jeszcze raz obu piłkarzom życzymy bardzo szybkiego powrotu na boisko. To tyle w pierwszej części. Po krótkiej przerwie wracamy z programem Nasz Widzew. Przed nami druga część programu Nasz Widzew. Teraz będzie nieco przyjemniej. W sobotę pojawił się w drużynie, w klubie nowy piłkarz. Tak, pojawił się Henryk Oyama, no i to jest na pewno duży plus, bo jeśli ktoś miał okazję obserwować jego grę w drugiej części tego meczu, no to można wiązać z nim określone nadzieje. To powinno być naprawdę duże wzmocnienie
wzmocnienie łódzkiej drużyny. Ja jednak jeszcze wrócę do tych kontuzji. No, bilans musi wyjść na zero, tak nam to wyszło, bo przyszło dwóch zawodników nowych, jeden nie zdążył zagrać, a Oyama będzie musiał starać się jak najlepiej zastąpić na skrzydle Przemka Kitę. Miałem przyjemność porozmawiać z Henrykiem Oyamą tuż po zakończeniu spotkania KKS Kalisz. A tak więc posłuchajmy tej rozmowy i posłuchajmy też, co o tym transferze mówił sam trener Marcin Kaczmarek. Henryk Oyama, jeszcze wczoraj ważyły się twoje losy przyjścia tak. do Widzewa, a dzisiaj już debiut. Szybko to wszystko się potoczyło. No tak, bardzo szybko. Kilka dni temu już ma ten informację, że Widzew jest interesujący i tak, wczoraj było bardzo długi dzień badania i wszystko to, ale cieszę się, że dzisiaj już mogę grać i mam teraz tę okazję iść na obusie w drużynę. Debiut za tobą, szkoda tylko, że w przegranym meczu. No oczywiście, szkoda, każdy mecz chcemy wygrać, ale ja. W tym czasu przygotowanie najważniejsze jest oczywiście współpraca drużyną. Dzisiaj mogę strzelić bramkę, ja też mam dwa dobre okazje i oni strzelą taka bramka może jedna raz w 10 meczu, takie bramka, ale oczywiście, szkoda, że nie wygramy, ale idziemy dalej i najważniejsze, że w pierwszym meczu w lidze jesteśmy gotowi. Cały czas prowadziliśmy rozmowy, udało się sfinalizować, także cieszę się, bo jest to doświadczony zawodnik, ale jeszcze nie stary, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, który mam nadzieję, że przy odpowiednim wkomponowaniu w zespół przez ten okres, który nam został do pierwszego meczu, będzie wartością dodaną i chciałbym, żeby tak było. No tak, Oyama pojechał z zespołem już do Turcji, tam gdzie mieli pojechać też Przemek Kita i Krystian Nowak. Zawodnicy w Turcji już trenują, w środę pierwszy mecz sparingowy. No i my mamy na żywo już kolejną informację prosto z Turcji. Tak, Marcin Olczyk, rzecznik prasowy Widzewa, który przebywa na zgrupowaniu z drużyną, rozmawiał dzisiaj tuż po porannym treningu z Danielem Tanżyną. Daniel, za wami pierwszy trening w Turcji, w Alanii. Jak wrażenie? Jakie warunki tutaj macie? Warunki są naprawdę wyśmienite. Zielone boisko, bardzo dobra murawa, duży przestrzenny hotel. Naprawdę wszystko rewelacyjnie i na spokoju możemy się przygotować do tych pierwszych meczów wiosny, które są dla nas bardzo istotne. Dzisiaj mieliście dużo gry. Tak naprawdę cały trening to była gra, przyswajanie rozwiązań kolejnych taktycznych. Jak ty sobie z tym radzisz, jak odbierasz to, co się dzieje na treningach? Treningi są bardzo, bardzo fajne i bardzo, bardzo konkretne, bo trenujemy różne, właśnie tak zauważyłeś, aspekty taktyczne, które nam w meczach mistrzowskich pomogą, a do tego są wyśmienite warunki, bo są naprawdę dobra murawa. Taka sama dobra murawa także będzie u nas na stadionie i to jest fajne, bo gdzieś tam w Łodzi na ten czas tej trawy nie mieliśmy. Odczuwasz trudy podróży, czy to już jest gdzieś za wami i w ogóle do tego nie wracasz? Podróż była ciężka, ale gdzieś już do tego nie wracamy, bo jest nowy dzień i jak człowiek wyszedł na tą zieloną trawę, to naprawdę zapomniało o wszystkich trudach podróży i już tylko się cieszył, że tak powiem, cieszył się piłką, bo naprawdę ta piłeczka na tej zielonej trawie się cieszyła. W środę sparing, pierwszy tutaj, chyba chce się grać, prawda, w takich warunkach? No tak, w takich warunkach naprawdę, to co piłkarz uwielbia, czyli gęsta murawa, prosta, zera jakikolwiek dziur, naprawdę jeszcze zawsze jest pomoczona wodą, że ta piłka gdzieś jest szybka, więc w środę czeka nas ciekawy sparing w dobrych warunkach, także z dobrym przeciwnikiem. Gracie dużo sparingów z drużynami z pierwszej ligi. Czy ty pamiętasz te zespoły, rywalizacje z nimi jako piłkarz GKS-u? Czy ten poziom się gdzieś zmienia, utrzymuje? Nie, pierwsza liga troszkę się różni od drugiej ligi. W pierwszej lidze jest dużo też piłkarzy gdzieś tam z przyszłością ekstraklasową, jest jakość tych piłkarzy także poprzez inne zespoły, tak? Nie mówię tutaj o naszym zespole Widzewa, bo mam bardzo mocną kadrę, ale te inne drugoligowe zespoły nie mają tyle piłkarzy z przyszłością ekstraklasową, jak na przykład Stal Mielec, czy inne gdzieś tam dobre ekipy pierwszoligowe, więc naprawdę będzie ciekawy mecz, bo to bardzo, bardzo solidny i wymagający rywal. Pamiętam jeszcze właśnie częste potyczki z GKS-em. Ja grałem w GKS-ie Tychy i naprawdę było z nimi mega ciężko, ale mam nadzieję, że jutro będzie to dla nas bardzo pożyteczny sparing i zwycięski. Pechowo zdarzyło się tak, że tuż przed obozem straciliście dwóch bardzo ważnych piłkarzy. Czy to ma jakiś wpływ na to, jak trenujecie, na to, jak wy podchodzicie teraz do treningów, do zajęć? Na pewno bardzo, bardzo przykra sprawa. Tutaj wszyscy życzyliśmy dużo zdrowia po tych urazach Krystianowi i Przemkowi, ale tak jak gdzieś w szatni też im powiedziałem, że dla nas życie pędzi dalej. Mamy wyznaczony cel, który musimy osiągnąć i musimy zrobić to, żeby Przemek i Krystian już wrócili do pierwszoligowego Widzewa i do tego wszystkiego wszyscy dążymy i życzymy chłopakom zdrowia, bo naprawdę czekamy na nich i z pewnością jestem spokojny o to, że wrócą silniejsi.
Daniel Danżyna optymistycznie, że wrócą silniejsi. My też na to bardzo, bardzo liczymy, czemu poświęciliśmy dzisiaj sporą część naszego spotkania z państwem. Widzę w Turcji, widzę w grającej jutro ze Stalą Mielec. Mieliśmy w sobotę konfrontację z liderem trzeciej ligi, a teraz z zespołem, który bije się o ekstraklasę. No i z tego, co widać, to chyba Widzewowi bardziej służą te sparingi z drużynami bardziej doświadczonymi, grającymi na poziomie wyższym niż drugoligowym czy trzecioligowym. Tak, wiele na to wskazuje i liczymy jutro na fajną grę, pożyteczny sparing, ale przede wszystkim, tak od siebie dodam, oby już bez żadnych przykrych niespodzianek zdrowotnych, bo to w tej chwili, no, już na niedługo, bo na 3 tygodnie przed startem rozgrywek drugiej ligi, to jest chyba najważniejsze. Oczywiście o wynikach, a także rozmowy z piłkarzami po meczach będą do wysłuchania na antenie Radia Łódź w informacjach sportowych. A dzisiaj cóż, to wszystko? To wszystko w dzisiejszym spotkaniu. Nasz Widzew. My zapraszamy państwa jak zawsze w przyszły wtorek 19:10. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Nasz Widzew to program przygotowany przez Klub Sportowy Widzew Łódź.